Zobaczmy jeszcze, jak wyglądają ostateczne wyniki w województwie Podlaskim. Te nieco różnią się od ogólnopolskich. Tu Prawo i Sprawiedliwość ma ponad 42% poparcie, dwukrotnie wyższe niż Koalicja Obywatelska, którą poparło niecałe 21% wyborców. Na trzecim miejscu trzecia droga z prawie 19% wynikiem, Konfederacja prawie 9,8%, Lewica 4,8% poparcia. W dziesiątej kadencji Sejmu województwo podlaskie będzie reprezentowało 14 posłów, najwięcej siedmiu ze Zjednoczonej Prawicy. Po trzech z Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi jeden poseł z Konfederacji. Z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w naszym regionie mandat posła otrzymał Jacek Sasin. Na ministra aktywów państwowych zagłosowało 59,5 tysiąca wyborców. Dalej w Sejmie Podlaskiej reprezentować będzie Adam Andruszkiewicz, wiceminister cyfryzacji, uzyskał prawie 54 tysiące głosów. Mandat z Podlaskiego trafił także do Dariusza Piątkowskiego, wiceministra edukacji i nauki poparło ponad 22 tysiące wyborców. Posłem nowej kadencji będzie także Jarosław Zieliński, który uzyskał prawie. Prawie 21 tysięcy głosów. Senat na Sejm zamienia Jacek Bogósk dzięki ponad 12 tysiącom głosów poparcia. Nadal posłem będzie Kazimierz Gwiazdowski uzyskał prawie 12 tysięcy głosów. Mandat z listy Prawa i Sprawiedliwości uzyskał także wicemarszałek województwa podlaskiego. Na Sebastiana Łukaszewicza zagłosowało ponad 11,5 tysiąca wyborców. Z listy Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska w naszym regionie mandat posła uzyskał Krzysztof Truskolaski. Poseł zdobył prawie 58 tysięcy głosów. Drugi najlepszy wynik na tej liście w Podlaskim zdobyła Alicja łybkowska gołaś dzięki ponad 13,5 tysiąca głosom. Posłem został także Jacek Niedźwiecki. Na radnego Słuwałk zagłosowało ponad 9 tysięcy osób. Trzy mandaty w naszym regionie zdobył także koalicyjny komitet wyborczy Trzecia Droga. Posłem z tej listy zostanie Szymon Hołownia, który uzyskał najlepszy wynik w naszym regionie, prawie 80 tysięcy głosów. Dalej w sejmie Podlaskiej reprezentować będzie Stefan Krajewski zdobył prawie 10 tysięcy głosów. Trzeci najlepszy wynik na tej liście uzyskała Barbara Okuła, zagłosowało na nią prawie 3,5 tysiąca wyborców. Jeden mandat w naszym regionie trafił do Komitetu Wyborczego Konfederacja Wolność i Niepodległość. Zdobył go Krzysztof Bosak. Na obecnego posła zagłosowało prawie 45 tysięcy wyborców. O trzy mandaty do Senatu spodlaskiego walczyło dziewięcioro kandydatów. Ostatecznie nasze województwo będzie reprezentować dwóch polityków prawa i sprawiedliwości oraz jeden z Paktu Sanackiego. Jak wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej, w wyborach do Senatu zwyciężyło w Podlaskiem Prawo i Sprawiedliwość w okręgu numer 59 obejmującym północno-zachodnią część województwa w tym Suwałki, Augustów i Łomże, mandat zdobył Marek Komorowski z Prawa i Sprawiedliwości z ponad 48% poparciem. W okręgu numer 60 obejmującym Białystok oraz powiaty białostocki i sokulski zwyciężył Maciej Żywno z Trzeciej Drogi startujący w ramach Paktu Senackiego, zdobywając niemal 50% poparcia. W okręgu 61, obejmującym południową część województwa podlaskiego, mandat senatora otrzymała Anna Bogucka z Prawa i Sprawiedliwości, osiągając niemal 47-procentowy wynik.